Cześć, witam Was bardzo gorąco. Mam ogromną przyjemność gościć dzisiaj w filmie Daltaira. Witaj. No siemano, siemano wszystkim. Tutaj się zgadaliśmy z Michałem. Rozegramy kilka pojedynków. Będzie część u mnie na kanale, część u niego, więc może zawitacie też u mnie i u niego. Tutaj ocenicie nasze filmy. Jak tak. Wam się podobało i skomentujecie. Dokładnie, dokładnie. Jest spory fan. Linki a, gramy oczywiście. Gramy na fanu, nie gramy tutaj jakiś spin. Sobie robimy przegląd jakichś deków testowych, powiedzmy to. Dokładnie, dokładnie. No, linki znajdziecie oczywiście pod filmem do kanału YouTube'a i do kanału Twitcha do Daltaira. Pod filmem. I co? Zaczynamy. Zaczynamy zabawę. Ty tutaj widzę. Dalej ciśniasz panem Cyrylem. Ja tutaj widzę, że nie najgorsze chyba to rozdanie, chociaż dawno to Marianą nie grałem. Złożona. Chyba po wyjściu dodatku tak szybko. Aha. Tu się zmieniałem. Aha. No, zobaczymy jak jeszcze działa. Powinna działać. Raczej średni dek, ale zdarzało się wygrać i chyba w piątej turze. Poważnie? No sporo, jak, to nieźle. Jak, i to nie jest najlepsze, to nie jest, wiesz, talia roszowa. Jak siadło, to się zdarzało. No dobra, może być. Ja sobie zagram tak i zobaczę. O proszę, grasz z tego, zombiego plagi. Infekcja 1. 2-1-6. 6 HP. Chyba zawsze teraz w standardzie jednak wcenie. To się mi wydaje, nie? Arkata przeżywa. To jest duży plus. No dobra. No, zobaczymy, czy to było dobre zagranie. No właśnie. No pierwszy problem. Ja też tutaj troszeczkę dłużej myślę, bo no to chyba piąty pojedynek z Cyrylem po przerwie. Sorry, Daltair, że musisz troszeczkę czekać. No jasne, nie ma sprawy. Możesz myśleć. Może coś tam wymyślisz ciekawego. No, robi się gorąco. Mówię, że takie. Dobra, może zrobimy tak. Potraktujemy cię rejem. I sprawdzimy, co tam tutaj, czy nam siądzie, czy nie siądzie. O, siadło. Powiedzmy, że siadło. To wyrzucimy ci na przykład to. Też masz niezłe koksy, deku. Na pewno nie najgorsze. Ale myślę, że mam jakąś odpowiedź na to. No właśnie. Takiej. I graj.
Zrobimy to tak. Armia. Dręczycieli. Trzy sztuki. Więcej ich nie miałeś. No dobra. No nie, no. Myślę, że to będzie dosyć optymalne dla mnie zagranie. Trochę tego wybuchu jest jednak, więc nie można się w linii ustawić ani rzędzie i tak dalej. Ty grasz tutaj arkadę. W sumie. W sumie pewnie ta. Takie mam wrażenie. Sługa Urdabala. Co tutaj zrobić? Nie za dużo, nie za dużo. Jestem ciekawy, to na pewno jakoś. No, proszę. Ja to mogę ciekawie rozegrać. Aha. Myślę, że. O nie, no tkaczka. No chyba tyle. No graj. Tylko nie ta karta. Tkaczka posoki. W ogóle ma być chyba nerw gnijącej mumii, że ma dostawać licznik tylko w turze. Aha. W jednej turze, w tej, też w mojej, tak, właściciela. No, parę deków odpadnie na pewno. Ups. Dlaczego a nie, ups? Dobrze, dobrze. Zrobimy to tak. No dobra. Co to można innego zrobić? Można tylko dobrać kartę. Dobra, w końcu jakiś damage. No i tyle, czekamy, czekamy na twój ruch. Kurczę, powiem ci, fajny pojedynek. No... Trochę... Ja wiem, że tu dużo zmienia. Rozegrałeś, dużo więcej ode mnie, także może dla ciebie średni, ale mi nie, się nie. podoba. Oko. Trzeba trochę pomyśleć. Niestety trochę te karty mi nie siadają, ale... Może nie będzie taki tragedii. Nie, no muszę to zabić, nie. Myślę, że muszę. Więc się pozbędziemy tego kolesia. To dobierz, bo... O, panie, takie rzeczy. Nie, no zdecydowanie tego nie potrzebuję. Się zastanowię tylko chwilkę. Mogę zaatakować. Mhm.
No dobra, nie wyszło najgorzej. No. Niech będzie. Myślę, że muszę przeżyć i dobra. To sobie zróbmy tak. To. Dobra, chwila skupienia. Zapadła cisza. Grobowa, normalnie. Się zastanawiam, kiedy dojdzie mi ta karta, której potrzebuję. Ale trzeba grać tym, czym się ma. O panie, takie rzeczy Momencik, może tak. No to boli trochę, nawet bardzo. No nie do końca bym tak zrobił. No właśnie, też się nad tym zastanawia przez chwilę. Ale trudno, no dobra. Bo on tak chyba by zginął, nie? Z tych czynników niby mało uzdrawiania, ale jeden to było za mało. No serio. Spróbujmy dobrać. Jest to jakaś opcja. To tylko jakaś tak naprawdę chyba. No ale myślę, że nie ma lepszego wyjścia jak wygranie. Ruin sektów. On niewiele daje tak naprawdę. Mógłby dawać więcej, ale zrobimy tak. Plus... nie wiem. Cholera. No coś tam może zrobić, tak myślę. Nawet nie. Słabego. No ja bym chyba inaczej zrobił. Najpierw zrobił mumię. Ale dobra. No, może jest plan. I tak ja mówisz. Tak, mumię zabiję, ale... Proszę. A grasz tu ten tydzień żywiołaków? Nie. Nie. Aha. Po prostu tylko obniżasz pasywki. O, rozumiem. Teraz to zrobię. A Jezu. No i to będzie boleć, niestety. Ja. O, tak. To jest bardzo dobry drop. Zdecydowanie. No, to chyba... no to pograne, no to... Ja nie posiadam kart. Chociaż tutaj posiadały liczniki. Ale to... Ale one leczą. Właśnie. Ręce, które leczą. Czy coś takiego było kiedyś? Ale 7 do 7. Mniej więcej równo. No teraz mi dwójka wchodzi. Jedną dwójkę dobrałem tak naprawdę chyba. Na początku.
Dobra. Nie będziemy przedłużać. Skok w czasie. No to GG. No dobra, ale fajny pojedynek. No trochę się tam działo. Powiedzmy. Nie do końca było wiadomo, kto wygra. No. 13 tur. Dobra, to co? To jedziemy jeszcze. Jeszcze jeden. Zagramy jeden. Czym ja miałem zagrać? A, już wiem. Dobra. Nie będzie. A co tutaj wybrać u mnie? Myślę, że może być. Niespotykany chyba dosyć. Tak? Lecie, ten bohater. Zobaczymy, co się da ugrać. Charity. O Boże, panie, takie rzeczy mi robisz. No to właśnie. Właśnie. Zobaczymy u kogo. Dobra, na razie muszę wymienić karty. No dobra, mogło być gorzej. A jak u ciebie? Jak na ten deck? Całkiem spoko rozdanie. Jest coś na drugą turę. Nie zawsze się ma. To jest duży plus. No, a ja na razie nie mam nic. Co my tutaj mamy? Odpłata. Niepowstrzymany odwet. No dosyć to mocna dwójka. To niepowstrzymany odwet plus odpłata. No właśnie. Mówię, że tak. No dobra, myślę, że zagranie tego będzie dosyć optymalne dla mnie, więc zrobimy tak. No i graj. Wiesz, że jeszcze nie posiadam ani jednej kopii świętego kapłana Sokoła. Ja właśnie chciałem złożyć ten deck. No nie jest jakiś OP, tak? Ale fajnie się gra. Mniejsze małto przegranych niż na Kassandrze. Naprawdę nie wiem, dlaczego na Kassandrze jest bardzo podobny złożony deck rzucony na tulsach przeze mnie i powiem ci, że na Kassandrze bardzo często tam auto przegrane wyskakuje, a na tym dużo mniej. Nie wiem, czym to jest spowodowane. No mam nadzieję, że bugi naprawią. Podobno po tym patchu, czy po czym tam oni planują wypuścić. Takie. No, tutaj Daltail próbuje mnie zagadać. Dokładnie, to jest plan na wygraną. No, nie, u mnie to nie wygląda za ciekawie. No dobra, zobaczymy, jak to dalej będzie. A, serio. Nie, to jest słabe. To chyba zrobimy tak. Wiesz, bo ja wykasowałem prawie wszystkie talie i teraz po powrocie dopiero składam sobie coś i dużego wyboru nie mam na razie. Mniej więcej to wszystko, co na kanale już było. No a jeszcze kapitan Gryfa. No, i będzie. Tutaj jeszcze matka ostro sobie pogrywa. Raszowa, stara oczywiście, w standardzie. Ja tym grać nie umiem, ale... Może spróbuj sobie coś takiego złożyć. Co to robić? Poddać się, pani. To jest najlepsza opcja. No nie, mój kapłan Gryfa. Tak, kapłan Gryfa to jakąś święty jest kapłan Sokoła. Boże, to jest jakaś masakra teraz z tym nazwami pełną nazwą. No, ja też mam problemy z tym.
Mówi, że takie coś. No nie wiem. No co jest to w tym wszystkim? No dobra, myślę, że mogę zrobić tak. No dobra, zaczyna się. I sobie to przestawimy tu. I graj. W sumie no dobra. Czerwini grałem kiedyś bez rojów. Dorzuciłem roje No. Dawno. No niestety, bo się kontrowało dużo. Teraz trochę lepiej się gra z rojami. A ty grasz tam makane pewnie, na pewno grasz skoki w czasie. Tak, tak, no. Ojejku. Raczej się nie spotyka tego deku bez skoków. Nautiliusem. To jest pewien problem, nawet dosyć spory. Przebić się przez nie jest łatwo. Kurde, no nie wiem, czy to dobrze zrobiłem. Akurat. Zamiast no to się okaże, ale odpalić troszeczkę więcej ofensywnie, zagrać. To się zastanawiam, czy przestawiać, czy nie. Dobra. Co będzie, to będzie. Dobra. Jest chyba pomysł nawet. Chyba nie najgorsze. Nie, to jest głupie. Serio, mogę tylko. Nie. Ach, ty Nautiliusy jedne, no. Dobra, pogramy troszeczkę dłużej. Dobra. Niech będzie flaga. Trzeba na pewno tak. Flaga. To samo to jest bez różnicy. Dobra, zróbmy tak. Dorzućmy tak. No i graj. Takiego masteremu balu porządnego tutaj chyba brakuje, nie? W tych no, magii, nie ma, nie? Nie ma nic. I to jest problem. No i że piąta piącha. To jakiś koks. O, Raja. No, Raja jest mocny na pewno. Nie wiem, no nie ma co zagrać. Dobra, to będzie raczej pozamiatane. Jakiś gejzer by się przydał, czy coś w tym stylu. No nie ma. No nie ma, nie ma. Nie te szkoły magii. Niestety. No. Chociaż co jest tu gniew burzy, no przynajmniej to by się przydało.
Uwielbiam, to tylko jedną kartę mogę zagrać. Nie no, niby dwie, ale dwóch jednostek nie mogę zagrać. No dobra. Jakoś to trzeba będzie przeżyć. Zaatakujmy. Dorzućmy sobie takiego. Zabijemy to, to. Dobiorę. To dobra, to, to już to jest GG, okej. Okay. A, masz. Co ja tutaj mam? Gniew burzy teraz doszedł. Troszeczkę za późno. Chociaż za dużo miałem kart za cztery surowce. Teraz to już. No tak to się kończy, jak się nie ma jak na początku zbudować stołu. Albo potem jakoś odpowiedzieć konkretnie. Nie. Ale nie dobra. Było źle. Honorowa porażka. Jest tajemny orzeł. Aha. Mogę go nie wystawiać już nawet. To dobra, jeszcze jedna tura. Więcej? Czy masz, dasz radę usunąć? No, chyba coś tam się wymyśli. Jak mam pogombinować, to się da wymyślić. Dobra. Tomasz, na początek zrobimy tak. Niestety, ślepych arbitrów też nie posiadam. Szkoda. Dobra, no. Pykło. Idealnie. No okej. Okay. Dobra, dzięki za oglądanie. Dzięki Daltair, że też dzięki nagraliśmy. Za pojedynki, tak. Dokładnie. Tak, może się jeszcze kiedyś tam coś nagra. Nie dokładnie. Było tak źle, więc... Dokładnie. Ja troszeczkę więcej zbuduję deków i... No i że będziemy cisnąć. I pewnie, pewnie. Można się spotkać za jakiś czas. No dzięki, pozdrowienia dla was. Dobra, wszystkich. Słuchajcie, no. To był Daltair. Jeszcze raz dziękuję mu oczywiście za wystąpienie w tym odcinku. Linki do jego kanałów znajdziecie pod tym filmem. No i co? To na razie tyle. Trzymajcie tak, się. Trzymajcie się, no. Dzięki. No. Do zobaczenia. Cześć.